Ponad 100 pasjonatów języka polskiego zmierzy się w tegorocznej edycji dyktanda uniwersyteckiego. Kto z nich zdobędzie tytuł uniwersyteckiego mistrza ortografii? Sprawdźmy to. Hipolit, nie ma czasu na hulanki, bo z końcem lata trzeba dorzeć zboże, oporządzić obejście, naprawić koniom homonta, a z jabłonek ostrożnie zebrać bojkeny, tak by nie zniszczyć gniazda jeżyków. Te słowa nie były za proste, zwłaszcza te, które miały w sobie H. Największą trudność sprawiły mi wyrazy pochodzenia obcego. U to jeszcze jest do zrobienia, a CHH to już naprawdę musiałem mocno słuchać się swojej intuicji. Breakdance, czy rock and roll, czy napisać z łącznikami, czy bez. Największą trudność sprawił mi wyraz ohendurstwo. Do końca się zastanawiałem, jak to napisać. Ostatnie słowo, czyli ohendurstwo, mogło wydawać się takie trochę trudniejsze, ale finalnie chyba udało mi się dobrze je napisać. Temat dyktanda jest swobodny, trochę rozrywkowy. Najważniejsza jest tutaj ortografia i zasada łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów oraz wielkich i małych liter. To jest ta nasza zmora. Zapoznałem się z tym wzorem z zeszłego roku, z dyktandem. Powiedzieć, czy łatwe, czy trudne, to tak ciężko. Teraz było bardziej przyjazne dla mnie to dyktando. Nie było ono trudniejsze niż na szczeblu powiatowym. Jest totalnie wyższy, cięższy poziom. Wydawało mi się, że będzie trochę prostsze i było zdecydowanie trudniejsze niż myślałam. W wypadku osób, które potrzebują spełnienia takich dodatkowych, określonych warunków, my to oczywiście zapewniamy. Zapewniamy możliwość napisania tego dyktanda w oddzielnej sali, przy odpowiednim oświetleniu, z nieco wolniejszym tempem dyktowania. Dyktando, no to jest coś, co mnie naprawdę inspiruje i powiedziałabym, wręcz kręci. No. Mam nadzieję, że w końcu wygram. Pasja taka do ortografii być może pochodzi od mojej babci, która pracowała całe życie w bibliotece. Przygotowywałam się nie za długo, dlatego no, troszeczkę jeszcze jestem w szoku. Nie za długo, natomiast no, mogę powiedzieć, że trochę usiadło mi wczoraj i przedwczoraj. Dyktando uniwersyteckie 2024 to nie tylko zakończenie tygodnia języka polskiego, ale też rozpoczęcie dwudniowego święta Uniwersytetu Szczecińskiego, które swój finał ma w sobotę na Wielkim Festynie na Alei Kwiatowej. Michał Nakoniczewski, Uniwizja.